20 maja 1940 roku. Cisza i upał. Paryż opustoszał i pustoszeje z dnia na dzień. Odbywa się to jednak jakby po kryjomu. Ludzie wyjeżdżają chyłkiem, zapewniając znajomych do ostatniej chwili, że my się nie ruszamy. I tylko coraz częściej dostrzega się na ulicach samochody prześlizgujące się z ciężkim bagażem umocowanym na dachu i mknące na południe. Nie należy ich dostrzegać. Ale niepewność i tajemnica opadły na miasto. Idąc ulicą, ciągle łapałem się na tym, że najnormalniejsze zjawiska codziennego życia wydawały mi się tajemnicze. Samochody jeździły tak jakoś dziwnie, jakby ciszej i prędzej. A na dworcach metro czekało się nie tylko na pociąg, lecz na coś więcej. W powietrzu wisiało kłamstwo i niedomówienie. Dopiero dziś rano ta próżnia w dołku, z którą każdy chodził, zniknęła. Weigan, mianowany wodzem naczelnym na miejsce Gamelina. Petain w rządzie. Weigan od razu objął dowództwo i pojechał na front. Oczywiście zaczęły chodzić słuchy o zdradzie. Podobno Gamelin popełnił samobójstwo. Są dowody, że... I tak dalej. Wierzy się w Weiganda. Wierzy się, że naprawi i załata. Tymczasem pierwszą fazę tej bitwy Francuzi przegrali na całej linii. Niemcy są już w Arras i w Amiens. Starają się otoczyć armię belgijską. 21 maja 1940 roku. Renault powiedział dziś w Senacie prawdę, a raczej część prawdy. Okazało się, że armia generała Korab, broniąca linii Ardenów na odcinku Mezières-Sedan, była źle skompletowana, obsadzona dywizjami źle uzbrojonymi. W listopadzie zeszłego roku widziałem ich chodzących po mieście w nocnych pantoflach. A ponadto mosty na Mez nie zostały wysadzone. Po prostu skandal. Najsilniejsze uderzenie Niemców poszło oczywiście w tym kierunku, bo na pewno wiedzieli oni o tym, zanim M. Renault został poinformowany. Ale za to tradycji stało się zadość. Wszyscy są podniesieni na duchu tym skandalem. Francuzi klną, złorzeczą i w końcu dochodzą do ostatecznej konkluzji, że teraz my im pokażemy. Vegan va montrer. Co? Cud nad Wisłą. Ogólne przygnębienie wyładowało się w skandalu, w zmianie gabinetu i wszyscy jakby przebudzili się z koszmarnego snu. Patrząc na nich dziś rano, miałem wrażenie, że każdy z nich jest uosobieniem marsylianki. Hasłem dnia jest wytrwać. To odwiecznie francuskie, ale już dobrze podgryzione przez mole. Tenir.